Jedną z nowości prezentowanych na wystawie w Kielcach mamy siewnik do poplonów, wersja PS300 Twin. To Twin oznacza, że mamy możliwość wysiewania jednym siewnikiem dwa rodzaje różnych wielkości nasion w jednym przejeździe. Jest to siewnik, który świetnie sprawuje się w uprawie bezorkowej. Możemy zamontować go na różnego rodzaju maszynach typu gruber, brona talerzowa. Nowość tego siewnika polega na tym, że mamy wałek, który dozuje dwa różnego rodzaju nasiona w jednym procesie pracy. Sterownik, który pozwala nam płynnie regulować dawkę wysiewu niezależnie jednego rodzaju nasion od drugiego. Siewniki te oczywiście możemy kompletować z różnego rodzaju czujnikami, z czujnikiem radarowym, z czujnikiem kołowym, z czujnikiem GPS. Są to czujniki odpowiadające za kopiowanie prędkości jazdy. Mamy również do dyspozycji gamę wałków wysiewających od nasion najdrobniejszych i najniższych dawek, poczynając już od 3-4 kg na hektar, a nawet wałki do wysiewu rzepaku w siewie czystym na poziomie 1,5-1,6 kg na hektar do ilości wysiewu 300-400 kg na hektar, wykorzystując wałki typu Flex 20, Flex 40. Siewnik pneumatyczny, jeden dystrybutor ziarna, turbina napędzana hydraulicznie. Ilość ziarna jest regulowana przez przekładnię bezstopniową. Transport ziarna jest pneumatyczny do rozdzielacza, w tym przypadku 24-otworowego, umożliwiający wysiew na 3 metry szerokości. Podziałka jest 12,5 cm, czyli standardowa podziałka w Polsce. Do tej maszyny ciągnik około 120 koni mechanicznych i moc to jest potrzebna głównie na tą bronę talerzową, nie na siewnik, bo siewnik to jest rzędu 20 kW, to nie jest wielka moc. Ten siewnik jest wyposażony w redlice talerzowe z rolką dociskową bardzo szeroką, czyli w tym przypadku zastosowanie na gleby lekkie. Gdyby istniała potrzeba gleby ciężkie, możemy zastąpić tą rolkę rolką węższą bądź nawet sprężynami palcowymi, które są widoczne obok. Siewnik Espro jest o tyle rewolucyjnym siewnikiem, że po pierwsze ma zredukowane zapotrzebowanie na moc dzięki m.in. zastosowaniu oponowego wału dogniatającego z offsetem i o bardzo dużej średnicy, czyli 900 mm. Oprócz tego siewnik charakteryzuje się sprawdzonym rozwiązaniem, jakim jest aparat wysiewający, nie wymagający wymiany wałków. Jest to rozwiązanie produkcji Raucha, używane w poprzednich siewnikach TF, Venta, produkcji Kuna. Oprócz tego sekcje wysiewające oparte o profil CrossFlex, dzięki którym mamy stabilne parametry pracy, niezależnie praktycznie od prędkości, bo aż do 17 km na godzinę mamy gwarantowaną precyzję wysiewu. Mamy również bardzo rewolucyjną i niespotykaną u konkurencji sekwencję, ponieważ przy początku wysiewu i przy końcu możemy ustawić siewnik tak, aby za naciśnięciem jednego przycisku automatycznie podnosił nam poszczególne sekcje, a później poszczególne sekcje nam opuszczał przy wjeździe z powrotem na pole. Jeśli chodzi o ten agregat, posiada on bardzo innowacyjną konstrukcję. Umożliwia on uprawę tylko i wyłącznie wąskiego pasa gleby poprzez specjalnie skonstruowane dłuta uprawowe, nie przewracając, w żaden sposób nie mieszając resztek pożniwnych znajdujących się na międzyrzędziach. Każda sekcja jest zabezpieczona hydraulicznie, czyli praktycznie można powiedzieć, że maszyna ta sprawdza się w każdych warunkach. Siewnik posiada dzielony zbiornik 3400 litrów na nawóz i nasiona, czyli w jednym przejeździe uprawiamy, aplikujemy nawóz dokładnie pod rośliny, czyli dokładnie tam, gdzie ten nawóz jest potrzebny. Następnie sekcja wysiewająca, zabezpieczona również hydraulicznie oraz przegubowo, może się wychylać lewo-prawo, wysiewa nasiona. I co bardzo ważne, nasiona wysiewane są w czyste łoże siewne, bo ta pierwsza redlica, redlica uprawowa, nacina nam glebę, aplikuje nawozy i też rozgarnia wszystkie resztki pożniwne znajdujące się na powierzchni pola. Pierwszą i ostatnią maszyną uprawową przed agregatem siewnym jest kombajn. Odpowiednie zebranie przed plonu jest kluczowym zagadnieniem w wykonaniu skutecznej uprawy, nawożenia i siewu przez ten agregat.